No i witam. Dzisiaj będziemy, jak widać, testować tuszę z Kamieńska Je. Blending Solution również z Kamieńskiej. I nowe podkłady pokryte specjalnym syntetycznym papierem umożliwiające pracę na tuszach alkoholowych. Na takiej twardej powierzchni. Do tego, oprócz oczywiście podkładu, który będziemy testować, jest również oto papier syntetyczny Jupo. Dość cienki, bo do testów nie potrzebuję grubego. I szkoda też pieniążków. Więc tak, dwa papiery, blending solution, mnóstwo jakichś ciekawych kolorów, takich dość niespotykanych. Mam oczywiście piniaty, jakby coś mi było potrzebne do wzoru, ale na razie skupimy się na tym, żeby rozeznać, jak się poruszają tusze. Zacznę najpierw od jednego tuszu, czyli zrobię kropeczką z jednym tuszem na izopropylu, zarówno na podkładzie, jak i na papierze. Wszystko będę rozprowadzała po zwykłą suszarką. No, już nic zwykła nie jest, jak widać, już przeszła swoje. Naznaczona już jest żywicą i tuszami, jednak działa nadal bardzo dobrze. Będę używała jej na formie zimnej, a na dmuch będę dostosowywała do tego, co chcę robić. Staram się nie dmuchać buzią, ale różnie bywa, nie gwarantuję, więc zaczynamy. Zaczniemy od tego, że nałożymy trochę izo w jednym miejscu i użyjemy takiego turkusika, który się nazywa Bali. I zobaczymy, co się będzie działo. Dwie kropeczki. Prowadzi się ok, nie ma się do czego doczepić. Teraz dokładnie ten sam zabieg zrobię na papierze. No to jest w sumie porównywalne. Tutaj dodałam więcej izopropylu, dlatego to przejście jest takie fajniejsze. Podoba mi się to, że one są trochę takie jakby pastelowo-matowe, te tusze. I teraz tak, żeby mieć porównanie, jak to wygląda z Blending Solution. Bierzemy pipetkę, zaciągam blending i kropnę tutaj. I znowu dwie, może jedna teraz kropelka Bali. I zobaczymy, jak ten sam tusz będzie się zachowywał z Blending Solution. No, kwestię ścierania już widzimy Wam opracowaną. Wystarczy ściereczka i ten i się ściera i jedziemy. Wydaje mi się, że jest szybszy. Że szybciej paruje niż izopropyl. Dam go jeszcze troszeczkę. Zobaczymy, jak wygląda kwestia wzbudzania. Moje odczucie? Wydaje mi się, że Blending Solution jest ciut szybszy. Ale czy widzę dużą różnicę między Blending Solution a izopropylem? Chyba nie. Zważywszy na cenę, nie wiem. Muszę jeszcze to przemyśleć, szczerze mówiąc. Jeszcze tutaj kropniemy blending. Zamknę, żeby nie parowało. Blending Solution ma też to do siebie, że w jakiś sposób sprawia, że tusz jest
bardziej wytrzymały. Za chwilę to sprawdzimy. No, na pewno jest szybszy niż izopropyl. Spoko. Dobrze. To kolor pełny. Mniej więcej mamy ogarnięty. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak kolor, który ma się rozwarstwiać. Jest to ciekawy tusz, bo z pieniaty nie mamy kolorów rozwarstwiających się. Więc zobaczymy. Będę teraz używała izopropylu. Czyli dwie pompeczki. Sorry, strasznie mi się przyklejają, nie wiem dlaczego. Wstrząsamy. Storm. Mam takie odczucie, że ten kolor potrzebuje większego stężenia, żeby pokazać, co potrafi. Tak jak mówię, nie skupiam się nad jakimś konkretnym wzorem. On tak jakby uciekał przed strumieniem. Tak jakby robił, no nie wiem jakby to wytłumaczyć, ale takie komórki, prawda? Na pewno widzę efekt rozwarstwienia. Jest dobrze widoczny. Pokażę Wam. Najlepiej jest widoczny właśnie tutaj. Gdzie troszkę wygląda tak, jakby się trochę ściął. Ale daje to bardzo graficzny, jak widać, format. Czy się dobrze ciągnie na tym? Ciągnie się dobrze. To samo na tej części. Mam takie uczucie, że nie powinnam go za bardzo ciągnąć, jeżeli chcę uzyskać ten efekt rozwarstwienia. Jak to wygląda? No wygląda dobrze. Fajny jest ten efekt. Jest takie wbicie koloru. Ogólnie przepiękny kolor, naprawdę przepiękny. Piniata ma bardziej żywe kolory, nie są one tak stonowane i takie pastelowe, takie przychmurzone, można powiedzieć, więc miła odmiana. I teraz tak, spróbowaliśmy tego, spróbujmy jeszcze właśnie tego rozwarstwiającego na blending solution. Bo chyba chodzi o to, żebyśmy spróbowali tak naprawdę każdego. I teraz tak. Czy się lepiej ciągnie pod blending solution? Tak. Czy blending solution jest szybsze? Zdecydowanie tak. Czy zawsze mi zależy na tym? Chyba nie. Wszystko zależy od tego, jaki chcesz uzyskać efekt. Czy to ma być efekt takiej lekkiej smuszki i niewielkiej ilości lin? Spokojnie można wtedy robić na izopropylu, zwykłym. Chcesz więcej linii, chcesz więcej szczegółów tak naprawdę, to
chyba warto pomyśleć o zakupieniu blending solution. Dobra, spróbujemy jeszcze na papierze, żeby nie było, że nie próbujemy. Zobaczcie. Kolor jest piękny, fajnie się komponują ze sobą. Dobrze współgrają w sumie. I warto też zwrócić uwagę, jaka jest różnica koloru, prawda, i faktury, w zależności od tego, ile dodamy tuszu i czy będziemy go długo ciągać, czy nie. Różnica koloru jest naprawdę duża, ale to znaczy, że taki tusz można użyć na kilka sposobów i to jest fajne. Że z jednego tuszu możecie kilka odcieni naprawdę fajnego uzyskać. No i teraz tak. Izopropyl to izopropyl, prawda? A co mamy w naszym blending solution? Eter. Jakiś solvent. Nie mam pojęcia, co to jest. Mamy na pewno UV protector. I trochę warniszu, więc w jakiś sposób tusze, które będą rozsuwane, prawda, blending solution, powinny być trwalsze. No i tak. Mamy tutaj taką ściereczkę. I tak. To było tusze, to było na izopropylu samym. No i jak widać, łatwo się ściera. To już powinno być suche. To było na blending. I się nie ściera. A więc, reasumując. Ja tutaj nie oszukuję, bo nie mam po co. Przejadę tym. Ściera się. Teraz czyste. Słyszycie, że jeżdżę. Czy to nie jest tak, że mam jakiś mniejszy nacisk? Prawie w ogóle. Więc blending solution, oprócz tego, że jest porównywalne w tym, w jaki sposób się suwają tusze z izopropylem, nie ma dużej różnicy, to on sprawia, że ten tusz nie obsypuje się, jak już jest wyschnięty, i w jaki sposób jest trwalszy. Podejrzewam, że jeżeli będę chciała teraz to pokryć żywicą, to nie będę potrzebowała warnisza na to. Ale to trzeba przetestować i tak też zrobię. Więc teraz zaczynam się jeszcze, pobawię się jeszcze jednym kolorem, który mnie zadziwił z Kamińskiej. Już kochani, chcę użyć czegoś, co całkowicie, ale całkowicie mnie zahipnotyzowało, bo to chyba jest dobre słowo. Czyli dodam sobie troszeczkę rozwarstwiającego i dodam sobie jedną kropelkę złota. No może dobrze. Trzy. Żeby nie było, że oszukuję. Ja ogólnie lubię złoto, ale to złoto jest po prostu istną petardą. Dlaczego? Bo to złoto jest pływające. I to tak naprawdę pływające. Tutaj, jak widać, mój błąd. Powinnam dać tylko jedną kropelkę. Bo jak widać, trzy kropelki to zdecydowanie za dużo. Teraz nie wiem, czy to widzicie. On jeszcze troszeczkę płynie. Ale to złoto daje niesamowity efekt. Patrzcie. Niby tak prosto. Do tego się niesamowicie rozwarstwia. Teraz skończę spokojnie. A za chwilę pokryję żywicą i zobaczymy, czy
Czy tusze wytrzymają bez warniszowania? Oczywiście zmażę to i to. Do usłyszenia.